Od 20 października w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbywają się zajęcia umuzykalniające, które mają na celu rozwinięcie podstawowych zdolności muzycznych wśród najmłodszych mieszkańców Działdowa. Są przeznaczone dla dzieci od 4 miesiąca do 5 roku życia. Celem zajęć umuzykalniających jest osłuchiwanie dzieci z harmonią, z różnorodnymi rytmami, z melodią różniącą się pod względem charakteru, a także rozbudzenie w nich poczucie rytmu, danie im podstaw do tego, aby nabrały umiejętności czystego śpiewania. Ponadto myślę, że zajęcia, że muzyka wpływa na dzieci w ten sposób, że nie tylko właśnie rozwija ich muzycznie, ale także wpływa na rozwój pamięci, podzielności uwagi czy koncentracji, również na koordynację ruchową, aby była prawidłowa wśród tych najmniejszych dzieci. Oprócz tego zajęcia kształtują wrażliwość na różnice muzyczne, rozwijają umiejętności określania cech źródła dźwięku, rozwijają sprawność orientacyjną i ruchową, a także kształtują umiejętności i wiadomości dotyczące prostych instrumentów muzycznych. Odbyły się już pierwsze spotkania. Mruczące bobasy dla rodziców z dziećmi od 4 miesiąca życia do 2 lat oraz brzdąkające brzdące dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sądząc po frekwencji, zamierzony efekt został osiągnięty. Myślę, że się zajęcia udały, ponieważ dzieci były bardzo zadowolone. Rodzice również wyrażali chęci przyjścia po raz kolejny na zajęcia, no i będzie trzeba zrobić więcej grup, bo było takie zainteresowanie tymi zajęciami umuzykalniającymi. Można się zapisywać, zapraszam. Na stronie Domu Kultury jest podany numer telefonu, również w mieście na terytorium można spotkać plakaty, gdzie jest numer telefonu, także zapraszam do zapisów. Zajęcia muzyczne przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz rozwijają u dzieci poczucie estetyki. Spotkania trwają około godziny, w zależności od zaangażowania i nastroju uczestników.